Państwo, jako gospodarz dzisiejszej uroczystości, bardzo serdecznie witam Was na dzisiejszej uroczystym apelu zorganizowanym z okazji obchodu jubileuszu 95-lecia istnienia jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej Gdańskiej Zemsty. Serdecznie witam gości, którzy przyjmują nasze zaproszenie i uwielbili swoją obecnością naszą uroczystość. Szanowni goście, duchny i duchowie, każdy jubileusz, piękna tradycja strażackiego życia, skłania do refleksji nad czasem minionym, analizy dnia dzisiejszego i zastanowienia się, co dalej. Początki naszego stowarzyszenia sięgają trudnych lat życia naszego kraju. To wówczas kształtowały się jego zasady i cele, gdy myślą przewodnią było marzenie o wolnej, niepodległej Polsce. Staż, gromadząc szczególnie aktywnych i wrażliwych na sprawy innych i krajów działaczy, przez kolejne pokolenia stała się przykładem działania ponad podziałami. Jesteśmy silni umiejętnością łączenia doświadczenia starszych z niecierpliwością i pomysłowością młodzieży, silni poprzez współdziałanie z innymi. Łączył i łączy nas sztandar, mundur oraz gotowość służenia ludziom i ojczyźnie. Hasło Panu Bogu na chwałę i ludziom na ratunek wyznaczył nam i wyznacza kierunki naszej społecznej posługi. Służba strażaka jest służbą trudną i niebezpieczną. Zasługuje ona na najwyższy szacunek i uznanie. Takim właśnie szacunkiem i uznaniem cieszy się w naszym społeczeństwie. Na szacunek i uznanie zasługuje tym bardziej służba strażaka ochotnika, gdyż jest to służba pełniona społecznie, dodatkowo poza pracą zawodową i obowiązkami rodzinnymi, a często nawet ich kosztem. Za tą niezmierną gotowość służenia innym w potrzebie, za trudną i ofiarną służbę, za dążenie, by w naszym społeczeństwie żyło się bezpieczniej, radośniej i piękniej, dzięki inicjatywom w różnych dziedzinach życia społecznego, dziękuję Wam, duchnie i duchowie. Podziękowania te kieruję do wszystkich pokoleń strażaków, od założycieli naszej jakże społecznie potrzebnej organizacji, do najmłodszych duchów, rozpoczynających dopiero społeczną służbę. Bez ich wysiłku nie mielibyśmy takiego bogatego dorobku, nie tylko w sferze materialnej. Bardzo się również cieszę i chcę zameldować, że w naszej Ochotniczej Straży Pożarnej została reaktywowana młodzieżowa drużyna pożarnicza, której życzę wiele sukcesów i bogatego rozwoju, a opiekunom życzę cierpliwości i wytrwałości w prowadzeniu drużyny. Dodam, że potwierdzeniem naszej profesjonalnej i pełnej zaangażowanej służby jest przyznanie w tym roku najwyższego odznaczenia naszej formacji Złotego Znaku Związku dla prezydenta naszej jednostki oraz medalu imieniem Klemensa Matusiaka dla byłego wieloletniego naczelnika ducha Henryka Drenia. Tyle to wyróżnienia dedykuję Wam wszystkim duchom i duchom Ochotniczej Straży Pożarnej Gdańskiej Zemsty. A władzom związku bardzo dziękuję za ich przyznanie. Dziękuję też wszystkim tym spoza naszego środowiska, którzy przez cały ten czas wspierali i nadal wspierają nasze działania w różnorakich sposób. Dziękuję również Waszym rodzinom, duchom i duchowie. Bez ich wsparcia, tolerancji i zrozumiałości nie byłoby możliwe tak aktywne uczestniczenie w różnych sferach działalności naszego stowarzyszenia. Na koniec mojego wystąpienia, szanowni strażacy, pragnę złożyć Wam i Waszym rodzinom serdeczne życzenia wszelkiej pomyślności, zdrowia i pogody ducha, satysfakcji z tej pięknej umiejętności dawania i służenia innym oraz szczęścia osobistego. Aby nasz patron, święty Florian, czuwał nad Wami i Waszymi rodzinami, nie tylko w czasie wykonywania zadań służbowych, ale również w Waszym codziennym życiu. A Pan Bóg, żeby Wam błogosławił. Szanowni Państwo, jest w zwyczaju, że przy okazji obchodów jubileuszowych przedstawia się krótki zarys historycznej jednostki. To przedstawienie historii naszej Ochotniczej Straży Pożarnej i proszę ducha Józefa Bąka. Dziękuję bardzo. I zastanawiałem się długo, jaki ten prezent ma być. I przecież w czasie tego mojego pobytu rozmawialiśmy, bo ktoś z Was zapytał, czy Pan zaśpiewał.
i sobie pomyślałem, że poza tym prezentem, który wręczę na ręce pana prezesa, to jest taki drobny prezent z Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, na koniec zaśpiewam. Niech ci, którzy nie przyszli, żałują. Za darmo. Wszystkiego dobrego. To jest taki prezent. Przymrużeniem oka brać. Można mikrofon głośno. Gdy trzeba i nie trzeba, móc się śmiać i na przekór wszystkim zmieniać nagle zdanie. Bo z tobą można koń kraść, do rana tańczyć, we dnie spać. Chyba o strażakach, nie? Zapomnieć, że zbyt szybko mija czas, śmiać się z życia. Tylko powiedz, że to właśnie.